Dziękuję, zapraszam gości. Goście są niesamowici. Jest Agnieszka Skala, pracująca na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Zapraszam, słuchajcie, wchodźcie. Jest Stanisław Krawczyk, psycholog i redaktor magazynu Kontakt. Konrad Maj, psycholog społeczny, kierownik Centrum Innowacji Uniwersytetu SWPS i Sebastian Grabowski, dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Orange Polska. Dzień dobry. Chyba trochę nie po kolei było, ale... Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać na temat tego, jak budować konstruktywny internet w epoce mediów społecznościowych i jak budować przede wszystkim społeczności w kontekście social media. Konkretnie społeczności technologiczno-biznesowe i do tego chciałabym wam przeczytać takie dwa case'y, do których się będziemy odnosić. To są case'y, które są trochę kontrowersyjne i mówią trochę o blaskach i cieniach mediów społecznościowych i tej bliskości, które daje nam internet. Case numer jeden, akt pierwszy. Na Facebooku pojawia się artykuł demaskujący sytuację nierzetelności, zawierający zarówno dane osobowe zainteresowanej osoby oraz zarzuty. Akt drugi, środowisko, w tym osoby opiniotwórcze, wymierza osąd, szerując oraz komentując. I drugi case, na Facebooku pojawia się emocjonalny post krytykujący organizację społeczną oraz jej założycielkę, zawierający wewnętrzne informacje oraz konstruktywną krytykę. No i środowisko, w tym osoby opiniotwórcze, czy tak zwani influencerzy, wymierza osąd, szerując post i komentując. I przyszło mi do głowy, że to jest świetny początek do rozmowy na temat tego, w jaki sposób po pierwsze zachowujemy się w social media, a po drugie w jaki sposób budujemy swoją społeczność w tym kontekście biznesową i technologiczną. Więc może zaczniemy od Konrada. Powiedz nam, dlaczego w ogóle rozmawiamy o tych case'ach teraz, w tym momencie? Bo to jest ważne. Ja myślę, że no, na pewno to zjawisko, które opisałaś, no, to występuje w zasadzie w każdej branży. Właściwie to każdego dnia możemy się spotykać z jakąś formą ataku na innych i właściwie każdego dnia ten atak no, bazuje bardziej na jakichś emocjach i na szczątkach informacji niż na pełnym spektrum danych, więc internet to ma to do siebie, że takich rozmaitych fejków czy też informacji nie do końca sprawdzonych jest sporo. Tutaj akurat tego nie wiem, czy to jest informacje, o których mówisz, w tych case'ach są wiarygodne czy nie, ale to jest w ogóle problem, jaki my mamy. To znaczy taki, że my nie wiemy, jak to zweryfikować tak do końca. Do tego jeszcze dochodzą jakieś elementy takiej solidarności branżowej, budowania wspólnej tożsamości, czyli taka troszeczkę huzia na jednego, tak? I to, że środowisko dzięki temu buduje swoją właśnie tożsamość, jakąś wspólnotę, że przeciwko czemuś się buntuje. Czasami słusznie, czasami nie, ale jest to no, wyrazem takiej jakiejś solidarności. Ja bym powiedział nawet, że taka psychologia tłumu również jest widoczna w internecie. Natomiast problem ze źródłem danych jest no, taki, że tak jak powiedziałem wcześniej, nie jesteśmy w stanie znaleźć jakiegoś miejsca tak naprawdę zupełnie obiektywnego, gdzie wszystko tam sobie znajdziemy, przeanalizujemy, albo powiedzmy, że jest już to przeanalizowane dogłębnie, tylko kierujemy się jakimiś szczątkowymi danymi, po prostu heurystykami w naszym postępowaniu. Co więcej jeszcze, tu jeszcze może dodam taki wątek z badań, który wychodzi. Otóż mamy dość poważny problem, żeby zapamiętywać źródło informacji. Samą informację dość dobrze kodujemy i zapamiętujemy, natomiast skąd my o tym się dowiedzieliśmy, to już nie bardzo. I dlatego między innymi ludzie często produkują rozmaite informacje, które się potem powielają, a następnie my, prawda, jako internauci mamy pewne wrażenia, tylko zupełnie nie wiemy skąd one pochodzą, a czasami niestety pochodzą z takich źródeł niewiarygodnych, zupełnie bazujących na jakichś wyssanych z palca danych. Może to dobrze, Sebastian, może... Bullshit. Ja zgadzam się z tym i uważam, że to, o czym tu chyba będziemy też mówili, to jest to wszystko, co zawiera się w pojęciu bullshit. Jest takie nawet stwierdzenie, które jest opisane zresztą tak prawie, że naukowo. Znaczy problem nasz chyba wszystkich jest taki, że my lubimy bullshit, nie?
w świecie przesyconym budowaniem własnego autorytetu i taką pozornym i pozornym, często bardzo pozornym autorytetem, każdy chce być autorytetem, no i bardzo często nie jesteśmy w stanie zrozumieć źródła, no bo w sumie źródło nie jest potrzebne, żeby być autorytetem bardzo często, a jak czytam sobie wszelakie media, które nam są dostarczane, no to tam tak naprawdę mamy 1500 autorytetów i nikt tak naprawdę nie wie, co stoi u podstawy danej informacji. I ten bullshit najlepiej to opisuje, że wypowiadać się lubimy. Nawet Facebook, zobaczcie, nie ma takiego przycisku unlike. Ja bym go bardzo lubił, nie? Bo bym mógł zawsze dawać unlike'a. Zaryzykowali trochę z tymi buźkami, takie brrr. Ale i tak jak ktoś ma zrobić taki swój jakby symbol dezaprobaty, to myśli, a może nie będę, tak? Ale jak, no tak, ja bym, słuchajcie, bardzo chciał widzieć taki przycisk unlike albo w wyborach, żebyśmy głosowali na, nie głosuję na tego kandydata. I jakbyśmy mieli taką możliwość, że możemy wyrazić opinię za i przeciw, to może byśmy sobie to weryfikowali jakoś tam to uśredniając, nie? Więc tak odnosząc się do tego, a też oddam, bo zagadam Agnieszka. Agnieszka, to pytanie do ciebie, jak taka dyskusja wpływa na nasz może wizerunek w mediach, ale od strony biznesowej? Czy wizerunek w ogóle w społeczności takiej, czy w naszych kontaktach, czy relacjach profesjonalnych? Znaczy, ja bym się chciała jeszcze odnieść do tego, co tutaj padło, bo to jest ważne z tymi źródłami. Ja jednak reprezentuję, a przynajmniej staram się reprezentować naukę, a tam jednak kwestia źródeł jest dosyć fundamentalna. I faktycznie my nie jesteśmy jakoś uczeni za bardzo, ani to się nie opłaca po prostu, bo to jest taka strata czasu, prawda, że my się mamy powoływać na coś, grzebać. Wiecie, to zajmuje czas. Jeszcze nie daj Boże, trzeba iść do biblioteki na przykład przecież, albo jakiegoś takiego źródła, które niekoniecznie jest Wikipedią, prawda? I to jest kłopot, w związku z tym my tego unikamy, no bo mamy przecież bardzo mało czasu, wszyscy jesteśmy zapracowani, czas to pieniądz i tak dalej. Mi to się kojarzy z taką dyskusją między moimi dziećmi. Ja mam 11-latkę i 13-latkę w domu i tak. A jednak, no i dziękuję. I to bardzo miłe. No więc i mój syn, który jest na tym etapie takim, że cały czas albo z telefonem, albo w słuchawkach, nie? Więc taki kontakt jest dosyć ograniczony, no ale on czasem się odzywa i mówi tak z takim odkryciem przy śniadaniu. Wiesz, mamo, bo tam wyczytałem, że tam słoń ma taką grubą skórę, że jak mu tam, że to włócznia musi mieć tam ileś tam, żeby go tam. I siedzi moja córka, która już jest na wyższym poziomie wtajemniczenia, gimnazjum, i mówi tak, ale geniuszu, ty wierzysz we wszystko, co czytasz w tym internecie w ogóle i coś tam, nie? I jest taki czyli jest nadzieja, prawda? Czyli jednak jest na pewnym etapie, no nie wiem, albo rozwoju mózgu, albo mam nadzieję, że wspierane edukacją szkolną, w jakimś sensie takie krytyczne podejście do źródeł, ale czy my nauczyciele, mówię tutaj o sobie jako nauczycielu akademickim, ale zwłaszcza jednak, ja myślę, że to trzeba by w przedszkolu w zasadzie robić takie zajęcia, no właśnie, fake true, ale nie na zasadzie wiedzy encyklopedycznej, tylko no właśnie, czy jesteś zweryfikować, na przykład iść do domu i zweryfikuj, czy coś takiego, czy takie opowiadanie jest prawdą, co wymaga pewnego nakładu pracy. Pytanie właśnie, czy my coś takiego robimy, czy potem właśnie wierzymy we wszystko, co jest. A odnosząc się też anegdotycznie do twojego pytania, Olu, mi się bardzo często zdarza, że spotykam znajomych, z którymi rzadko się spotykam, i oni mówią tak, Jezus, Kala, jak ty to robisz, bo ty wszędzie jesteś, ciągle gdzieś jeździsz. Ale w życiu, ja siedzę w domu, książkę piszę i w ogóle nic z tych rzeczy, ja w ogóle nigdzie nie bywam, tak? A jednak ten wizerunek na fejsie, tak, jest zupełnie inny, bo akurat jak coś puszczę, to im się wyświetla i wygląda, jakbym była po prostu, bywała gdzie indziej. Czyli to jest bardzo pozorne, bardzo duży, trzeba mieć do tego dystans. Tak, ad vocem, takie jest mądre słowo chyba. To jest tak samo jak jeden z moich kolegów, Agnieszka, z którym się w pełni zgadzam. On pracuje u mnie w firmie. Ja zawsze go podziwiam, ponieważ ja go w ogóle nie widzę w firmie, a zawsze go widzę, jak on podróżuje, wita się z przyjaciółmi, imprezuje.
codziennie wysyła zdjęcia z różnych pięknych miejsc całego świata. Ja siedzę i myślę, kurczę, przecież jak kto mu płaci za to? Przecież on codziennie pokazuje inne zdjęcie z innego szczytu. Znaczy, no tak, zazdrość, no bo zazdrość nami trochę kieruje, no to tak. Ja mówię, kurde, jak on to robi, nie? A on po prostu tak to sprytnie pokazuje, że miesza te informacje, codziennie jest w innej części świata. Nawet sam się chciałem pokusić o to, mówię, to ja wyciągnę trochę takich fajnych zdjęć, które mam z przeszłości i tu na przykład się pokażę pod Jezusem w Brazylii, tu się pokażę na przykład, nie wiem, w Świebodzinie. Dobra, dobra. Świebodzinie. To jeszcze pytanie do Staszka. Staszku, ty prowadzisz fanpage i swoje posty dosyć konkretnie i myślę z poszanowaniem źródeł. Czy to nie powoduje, że te twoje posty są na przykład mniej czytane albo mniej lajkowane? Jak w ogóle, jak one są odbierane? I powiedz jeszcze publiczności, co robisz, bo to jest też ciekawe. Okej. Fanpage rzeczywiście prowadzę, ale to jest mikro fanpage jak na razie, co być może jest odpowiedzią na twoje pytanie, ale z drugiej strony on istnieje od grudnia. Więc być może w przyszłości będzie makro fanpage'em. I to, co robię, to są dwie rzeczy. To znaczy, z jednej strony staram się rzeczywiście promować jakąś kulturę korzystania ze źródeł i podawania, z jakich źródeł się korzystało, co się kończy czasem 17 przepisami w poście na Facebooku albo 15. To jest pierwsza sprawa. No i druga sprawa to jest jakaś próba bycia w miarę wyważonym. Na ile mi się to udaje, to jest inna sprawa, ale wierzę w to, że można do pewnego stopnia, to źle zabrzmi trochę, wychować odbiorców, ale powiedzmy przyzwyczaić odbiorców do tego, że to jest pewien sposób, w jaki postępujemy na tym fanpage'u czy na tej ścianie facebookowej w tym miejscu. I zdarzało mi się już, że ktoś przychodził z jakimś bardzo mało uźródłowionym argumentem i ktoś mu obok pisał, nie, nie, na tej ścianie podajemy źródła, na tym fanpage'u podajemy linki. Więc ponieważ jestem optymistą tak ogólnie, to wierzę w to, że to jest możliwe, ale też jest oczywiście pytanie, czy to się da zrobić wszędzie, to znaczy nie wierzę raczej w to, że we wszystkich zakątkach internetu posty z 17 przepisami mają sens, ale wierzę w to, że do pewnego stopnia da się to zrobić. Do pewnego stopnia przynajmniej. To ja mam jeszcze w takim razie pytanie do Sebastiana, albo właściwie do wszystkich. Może te case'y, o których wspomniałam, są tak naprawdę, bo tak rozmawiamy o dwóch, myślę o dwóch kwestiach, takiej emocjonalnej z jednej strony facebookowej roli, czy konkretnie facebookowej, a z drugiej strony informacyjnej. No i pytanie, może te case'y, o których wspomniałam, są dobrymi case'ami dla społeczności biznesowej, bo one opowiadają o tym, co się rzeczywiście dzieje. Na dwa. Znaczy powiem, znaczy Ola, tak, znaczy, bo ty podałaś takie dwa dobre przykłady. Ktoś, kto ma dosyć sprawną sieć społeczną, no to wie, że problemem tych dwóch case'ów, abstrahując od faktów i źródeł, jest to, że tak generalnie wygląda większość naszego świata, w którym te dwa use case'y się wydarzyły. Powiem coś może niepopularnego, ale prawda jest taka, że mamy u nas w Polsce wiele różnego typu organizacji, które naprawdę nie płacą tym ludziom kasy, wykorzystają tych młodych entuzjazm i mamy na pewno dużo przykładów tych osób, które po prostu oszukują innych. Więc ten hejt, który się pojawił akurat pod tymi dwoma, był ukierunkowany na zjawisko, które ja uważam w Polsce istnieje. Ja je obserwuję. Ja je obserwuję na większości konferencji, które się organizuje w sposób jakby płatny, finansowy, a prelegenci nie dostają z tego nic. Ja obserwuję sobie również mnóstwo młodych ludzi, którzy entuzjastycznie mnie co jakiś czas zapraszają na różnego typu konferencje. Im się po prostu nie płaci, się im buduje jakąś taką wizję świetlanej przyszłości, że dzięki dotknięciu tego unikalnego unicorna z polskiego ekosystemu, pleonazm, unicorn polski ekosystem, więc oni po prostu wierzą w to, że jak dotkną tego cudu, no to dzięki temu będą mieli lepsze CV i znajdą sobie robotę za kupę kasy. I na pewno są takie przypadki, którym to się udaje, ale ludzie, którzy opisują na tych, bo tam sobie czytałem akurat dokładnie te twoje dwa use case'y, tam było dużo faktycznie takiego jakby
faktycznego zniecierpliwienia ludzi, ich taka chęć podzielenia się tym, co każdego gryzie w środku. Jak ktoś jest influencerem, to oczywiście on musi bardzo, chociaż ja nie wiem, co to w ogóle słowo influencer. Jak ktoś jest influencerem w Polsce, a influencerem się stajemy w Polsce po 4 konferencjach, bo tak to wygląda. Proszę? To ja już jestem mega, jestem unicornem influencerów. I powiem wam, co jest jeszcze najśmieszniejsze, że najwięcej lajków dostaję, jak zrobię sobie zdjęcie jakieś bzdurne, nie? To pokazuje albo świadomość mojej sieci, albo mój intelekt w eksponowaniu mojej osoby. I jakby, czy my sobie jesteśmy w stanie wychować, odnosząc się do tego, co tu kupcy... Czyli to jest, słuchaj, po prostu ty mówisz rzeczy, które są takim miodem na moje serce, bo umiejętność wychowania, odnoszenia się do faktów, ja bym uwielbiał, gdyby to, co ty robisz, było przejęte przez Polskie Biuro Legislacyjne i żeby w polityce pojawił się taki nakaz, że używanie informacji powinno być oparte o źródła, nie? Niestety to jest tak bardzo mała nisza i tak duża niechęć do udzielania opinii, która jest oparta na prawdzie, tym bardziej w świecie tego świetnego Facebooka, gdzie wszyscy jesteśmy piękni, jemy super fajne obiady, te posiłki wyglądają bardzo kolorowo, wszyscy się uśmiechamy i selfie nawet jak robimy, to one są takie świetne. Mamy filtry. Ja nawet jak ja sobie zrobię selfie, to jestem fajniejszy niż w rzeczywistości. Powiem wam, że no ciężko jest w tej chwili tego lajknięcia robić takie rzeczy, chociaż chciałbym bardzo i będę trzymał kciuki, wejdę na twój fanpage dzisiaj i będę naprawdę ciebie lajkował, naprawdę wyślę ci zaproszenie i jeszcze będę ciebie szerował, powiem ci, będę ciebie szerował, to jest przykład tego bardzo pozytywnego, takiego jakby ruchu, jestem twoim pierwszym fanem i tyle. Wiecie co, to ja się odniosę. A ja się odniosę tak, że słuchajcie, że wydaje mi się, że paradoksalnie kwestia właśnie źródeł jest prostsza. No bo to jest takie zero-jedynkowe, albo się odnosisz do źródła, albo nie. A jak się odnosisz, no to albo ono jest wiarygodne, albo nie. I tyle, tak? To jest łatwo sprawdzić. Oczywiście że trzeba uczyć i praktykować, że się odnosimy do źródła i jest pozamiatane. Gorzej, i tutaj wchodzimy w te różne sytuacje, o których rozmawiamy. Jeżeli my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dotrzeć do prawdy, tak? Czy my wiemy, czy my jesteśmy tak blisko różnych sytuacji, że naprawdę mamy prawo, żeby to oceniać? Bo mi się to kojarzy z linczem, tak? Albo z paleniem czarownic. Znaczy ludzie zawsze lubili oglądać, no niby tego nie rozumiemy, prawda? Jak innych wieszali albo palili, a jednak tak się działo. Nam się to wydaje takie egzotyczne, że mój Boże, jak można być takim okrutnym i się na to patrzeć, bo całe miasteczko się schodziło. A co my robimy? Przecież my robimy dokładnie to samo, tylko że w sieci, anonimowo albo ćwierć anonimowo, efekty są te same, tak? Czy nam oceniać? Mówię, ja mogę kogoś potępić, że się nie powołał na źródło albo że powołał się na słabe źródło, ale czy ja daję sobie prawo na to, żeby oceniać kogoś moralnie, albo czy ja mam pełną wiedzę na temat tego, co on robi w swojej firmie, żeby określać go, że on jest, nie wiem, złodziejem czy nie złodziejem? Ja sobie nie daję takiego prawa. Ja też chciałbym się do tego odnieść, co powiedziałaś. Po pierwsze, problem ze źródłem też jest taki, że my tak naprawdę, jeśli szerujemy jakieś informacje i nawet się powołujemy na źródła, no to najczęściej to jest tak, że tamte źródła też się powołują na inne źródła, więc ciężko jest dotrzeć do tego pierwotnego źródła. Jeśli oczywiście mówimy o nauce, no to też niestety nauka czasami w stosunku do rozmaitych kwestii ma pewne jakieś takie niespójne poglądy, więc to nie jest takie łatwe, żeby rzeczywiście to wychwycić. Są co prawda takie próby nieśmiałe, żeby tworzyć takie bazy danych bardzo wiarygodne. Wiele uniwersytetów próbuje coś takiego stworzyć, gdzie tam jest jakaś baza danych i na przykład jeśli chcemy się dowiedzieć, nie wiem, czy autyzm jest wyleczalny, czy nie, no to gdzieś tam wiem, że takie bazy danych istnieją. Nawet w Polsce jest taka platforma, która jest budowana od pewnego czasu, Reconcile się nazywa, gdzie oni właśnie próbują coś takiego zrobić, że są panele ekspertów, są pewne zjawiska, które oni analizują i ci eksperci, powiedzmy, wydają swoją opinię, czy to zjawisko, o którym się mówi w internecie, to jest jakiś mit, czy to jest jednak prawda, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast jeszcze chcę powiedzieć a propos tych emocji coś.
bo tutaj mówimy, właśnie tak słusznie zauważyłaś, że są takie dwa obszary, informacje, emocje. My jesteśmy tego przyzwyczajeni, że internet jest miejscem wymiany informacji, a już nam się to mniej podoba, kiedy nagle ludzie wymieniają się emocjami, tak, i się tam naparzają, nie? No ale no, prawda jest taka, że internet zaczyna coraz bardziej przypominać relacje społeczne, takie codzienne, zatem również zachowujemy się emocjonalnie, bo jesteśmy istotami emocjonalnymi. I nie ma się co dziwić, że no, jest wielu takich, którzy po prostu mają w cudzysłowie w ręce młotek i szukają gwoździa i wszystko naokoło, które, to co zobaczą, to tym gwoździem się wydaje. Więc raczej jest kwestia tego typu, jak na takie zjawiska reagować, jak tutaj słusznie zauważyłeś, powinniśmy edukować czy zmieniać postawy, no ale też powinniśmy chyba też to w jakimś sensie zaakceptować, a nawet i czasami się z tego ucieszyć, bo jeśli to są jakieś przejawy niezgadzania się z nami, jakieś nawet emocje temu towarzyszą, no to można zawsze powiedzieć, że to wątek jest dla kogoś ważny, że ktoś to w ogóle przeczytał, tak? Że wzbudziliśmy jakieś zainteresowanie, jakąś tam dyskusję, więc no bez przesady. Ja myślę sobie, że dopóki to jest w miarę konstruktywne i oparte na jakichś treściach, no to nie ma co takich osób na przykład wywalać z Facebooka, tak? Bo czasami tak jest. I może jeszcze ostatnią rzecz powiem, że takie wywalanie z Facebooka, ja sam rzadko to robię, chociaż mi się kilka razy zdarzyło, ale ma to do siebie, że my niestety zamykamy się w takim getcie informacyjnym, tak? Czyli wszyscy zaczynamy się poruszać w świecie takich samych poglądów, sposobów myślenia, bycia, wszyscy sobie robimy zdjęcia w tych samych miejscach, jeździmy na wakacje w te same rejony świata i tak dalej, więc takie ujednolicanie się jest naprawdę dla nas wręcz niebezpieczne. Powinniśmy się konfrontować z tą inną. Czy jest taka jedna informacja, a propos, ja powiem wam, ja pasjami oglądam takie bzdurne programy, które są w telewizji, jakieś, nie wiem, typu Warsaw's Whore, czy na przykład na jakimś TV, nie wiem, na jakim jest taki, słuchajcie, program o takich influencerach amerykańskich, to są bogate dzieci z bogatych domów, nie wiem, czy kojarzysz, i oni tam na przykład zbierają zdjęcia z jakimiś, takie, że tak powiem, szampany, buty. I tam, słuchajcie, jest taka jedno, znaczy jest jedno bardzo dobre słowo, które ja słyszałem. Ja sobie to powtarzam, bo ono naprawdę ma głęboki sens, nawet do tych cudzy, o których mówimy. Nie ma jakby w internecie informacji dobrej ani złej, jest po prostu ten like. I nieważne, czy mówimy dobrze, czy mówimy źle, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, ważne, że lajkują, bo przy jakimś tam poziomie tego wylajkowania, to oni zaczynają zarabiać. I ta informacja nie ma żadnego znaczenia. Idziemy w świat, jakby, a w ogóle teraz odchodzimy trochę, już dawno odeszliśmy, teraz no, wracamy znowu do informacji pisanej, co mnie osobiście cieszy, ale posługujemy się zdjęciami. I im lepsze zdjęcie, bardzo negatywne, średnio negatywne, im gorszy komunikat, tym like będzie. A like taki, like owaki. Proszę bardzo. To znaczy, że lincz jest uzasadniony? Bo szczególnie w tej naszej biznesowej społeczności, takiej przedsiębiorczo-startupowej, czy to faktycznie buduje? Bo o nas mówią, więc tak naprawdę budujemy tę naszą społeczność. Ja uważam, że tak, że ten lincz jest, on był bardzo uzasadniony, bo on wreszcie wytworzył jakąś dyskusję. Jeżeli potraktujemy ze strony biznesowej, że komunikat powinien dotrzeć i nie chcemy go oceniać, bo ja zgadzam się z tobą, że jakby ciężko jest nam oceniać i nie powinniśmy oceniać, i nikt nie chce oceniać, a potem patrzymy komentarze, które się pojawiają i nikt nie ocenia, to summa summarum, jeżeli zamierzymy sobie, że o nas ma być głośno, to cokolwiek byśmy sobie powiedzieli, to lepiej wytworzyć jakiś kryzys, stworzyć coś, co będzie nieakceptowane przez nikogo, bo kultura tego, żeby raczej wyrazić swoją negatywną opinię niż pozytywną, jest jednak dużo większa. I nawet jak sobie, to mnie, słuchajcie, też ostatnio bawi, bo za chwilę będziemy mieli naprawdę mnóstwo fajnych materiałów badawczych a propos tych fake newsów, nie? Staje się z tego już taki duży nurt, już nawet książka chyba jakaś powstała, albo już powstają, fake news. Mnie, powiem wam, to wszystko strasznie cieszy, bo to edukuje nas wszystkich i przestajemy wierzyć. Jak przestajemy wierzyć, to zaczynamy myśleć. Jak zaczynamy myśleć, to może coś z tego myślenia nam wyjdzie, jak już tak pomyślimy. Chociaż znowu, jak patrzę na mojego tatę, który kupuje sobie fakta cały czas i mnie jakby i wierzy w tego fakta i jakby i mi tłumaczy te straszne sytuacje o tych zwierzakach tam dziwnych z trzema trąbami,
i o kobietach, no, czy o mężczyznach, to po prostu pokazuje, że my też potem się uwstrzymujemy może trochę, nie? Ale pierwszy ten punkt, ten hejt nam wywołuje sposób myślenia, albo nawet nie sposób, ale próbę myślenia na temat tego i refleksji. Jak już mamy refleksję, to już jesteśmy prawdopodobnie o punkt bliżej, żeby zrobić coś może mądrego, nie? Z tym tekstem, który się pojawia. Chciałbym dorzucić kawałek psychologii do tego. My z Konradem jesteśmy skrzydłem psychologicznym w tej rozmowie. Mianowicie wspomniałeś o refleksji i chciałbym polecić wam zajrzenie do książki noblisty Daniela Kahnemana Pułapki myślenia. Być może część z was tę książkę zna. Ta książka jest ważna moim zdaniem dlatego, że rozdziela myślenie szybkie, automatyczne od wolnego, rozważnego, wyrozumowanego. Jedno i drugie jest potrzebne. Trudno sobie wyobrazić spędzenie życia przez cały czas z czujnością, uważnością. Jeżeli prowadzimy samochód i mamy na przykład przez 6 godzin z rzędu przyklejeni prawie do przedniej szyby, uważać na wszystko, co jest naokoło, no to umrzemy. Prowadząc samochód musimy decydować, w którym momencie zacząć być bardziej uważnymi, a w którym momencie jednak iść z flowem. No i teraz w odniesieniu do internetu, do komentowania, udostępniania, lajkowania i tak dalej, jest tak, że jak mówiłem, jestem optymistą i wierzę w to, że zdecydowana większość z nas potrafi poznawczo ogarnąć te procedury, które są potrzebne do sprawdzenia źródeł. Tylko kwestia jest tego, kiedy się zatrzymać, kiedy się przełączyć z myślenia szybkiego na wolne. No właśnie to ja tu się wtrącę i to jest moje pytanie. Jeżeli tak jest, że jeżeli mają mówić, to znaczy nieważne jak mówią, ważne żeby mówili, to co z tym, to jeżeli ja coś robię i coś, co jest kontrowersyjne i rzeczywiście publikuję w mediach społecznościowych, to trochę mam takie myślenie, że no dobra, to jak po mnie pojadą, to dobrze, bo będą mówić, a mi się jednak wydaje, że tak, nie wiem, no ja nie mam takiego, nie mam zaufania do tej community, no nie wzbudza to we mnie tego tak. Jeżeli będą po mnie jechać, to po co ja w ogóle robię? No, to znaczy, po co ja się w ogóle tam gdzieś udzielam i próbuję coś... Ale to jest być może problem no, szerszy, to znaczy nieumiejętność przyjmowania jakichś informacji zwrotnych, no i też nieumiejętność komunikowania tych informacji, tak? I w świecie realnym również są deficyty w tym zakresie takich podstawowych umiejętności miękkich, więc to, że one również występują w tej sieci wirtualnej, to nie ma się co dziwić. Natomiast ja myślę sobie, że pomimo tego, że tutaj mówimy cały czas o zjawiskach negatywnych i cały czas krążymy wokół tego wątku emocji, hejt i tak dalej, lynch, no to jednak badania wskazują coś nieco innego, to znaczy osoby, które intensywnie się udzielają w internecie, są bardziej ufne w stosunku do innych ludzi, w stosunku zwłaszcza do tych ludzi, którzy na przykład oglądają intensywnie media tradycyjne, tak? Czyli ci, którzy się naoglądają telewizji, naczytają faktu i innych tego typu mediów, no to są bardziej przekonani, że ten świat jest zły, pomimo, że czytają o jakichś ciekawych może zwierzątkach. Natomiast no, ludzie, którzy w tej społeczności internetowej intensywnie są obecni, aktywni, no to oni są wrażliwi na krzywdę człowieka, oni są bardziej zmobilizowani do działania. I faktem jest też to, że są bardziej, być może właśnie to pobudzenie, które oni dostają, tak, naczytają się jakieś komentarze i myślą sobie, o nie, trzeba wyjść na ulicę, coś z tym zrobić, ja nie mogę tego znieść. Być może jest to jakiś taki nawet negatywny komentarz, hejt, sposobem na to, żeby nas do czegoś skłonić, do jakiegoś działania, więc taka aktywność. I co ciekawe, nawet w badaniach wychodzi, że aktywność na rzecz społeczności lokalnych, pomimo tego, że mówi się, że internet jest to jakaś globalna wioska, że to jest jakieś zbiorowisko pewnych plemion, że my w zasadzie interesujemy się tam całym światem, a mamy gdzieś to, co jest za oknem, jednak się okazuje, że ludzie są bardziej aktywni również właśnie na rzecz społeczności lokalnej. I więc to jest jakby taka pozytywna twarz tego internetu, tak? I również rozmaitych dyskusji, forów internetowych. Ja się nauczyłam jednej rzeczy w tym kontekście. To znaczy, nauczyłam się, prowadziłam kiedyś stały felieton na antywebie, czyli no, spore branżowe, ale jednak otwarte, dosyć medium. No i dorobiłam się hejtera dosyć szybko.
No, które... Tak, no to jest tak... To już takie gwiazdorstwo, nie? No prawda, trochę, tak. No więc to, trochę mnie to pochlebiało, ale równocześnie byłam nieco przerażona. Na zasadzie, co robić? I ja myślę, że właśnie, każdy z nas prędzej czy później, może nie każdy, ale no to jest bardzo kształcące doświadczenie. Znaczy, jak się konkretnie zachować w takiej sytuacji, gdy ktoś nas publicznie po prostu hejtuje pod naszymi artykułami, obojętnie czy one są dobre czy złe, no na pewno nie miały błędów ortograficznych, ale mówię, można się nie zgadzać, dyskutować, a to był taki po prostu konkretnie hejt sugerujący, że... Mogę, ja mam tak. Odpowiedź. Znaczy, trzeba po prostu mu wlać. No. Znaczy powiem, znaczy ja znaczy, nie wiem, spotkać się, po prostu mu wlać. Bo my po prostu nieraz bardzo szybko, po prostu kara chłosty, tak? Nasze skrzydło tego nie popiera. My tu mamy inne skrzydło. Ja wam powiem, że ja uważam, że osoby permanentnie nękające inne, bo to jest też takie hobby bardzo niezdrowe, powinno być karane chłostą, bo my bardzo często jakby strasznie to się mówi, za bardzo filozofujesz, tak? I próbujemy jakby, bo to jest tak jak z taką permanentną, złą, niesamowicie złą agresją, tak? Osoba, która jest ponad pewny taki poziom i znacznie wyżej intelektualnie osadzona niż taki podły hejter, chyba że on to robi celowo, próbuje dopasować swój poziom umysłowy do tego umysłu, który po prostu obraża, bije w wartości, bije w twarz. I my robimy coś nad wyraz, a po prostu trzeba bardzo często się dopasować do sposobu komunikacji osoby, która nas atakuje. Jeżeli dostała ta osoba by po prostu lanie, dostałaby w tyłek, już nie chcę, to może zmieniłaby, bo to by był odpowiedni poziom dyskusji na argumenty, które ona wysyła. Jest taki, słuchajcie, przypadek ostatni, jest taki, nie wiem, czy kojarzycie, taki jest KSW, taka a propos tych tam walk. Różalski on się nazywa. I jakiś tam któryś z jego fanów permanentnie go nękał. No, Facebook, jeżeli ktoś jest tego świadomy albo nie, jest prosty do ustalenia kontaktów, personalia i jakby miejsca. I ten gość pojechał pod ten jego dom, zadzwonił do niego i chciał go po prostu zlać. I uważam, to jest najlepszy sposób walki z hejtem, tak? I może jakby go zlał i w kolejnym kroku inni by zaczęli po prostu używać siły fizycznej, to by to się nie kończyło w taki sposób. Skończę. Nie? To jest take home message tego panelu. Słuchajcie, dobrze, ja postaram się zwięźle i krótko. Znaczy moja rada jest taka, że faktycznie należy nie robić nic. Jeśli chodzi o hejt wylewający się publicznie, to znaczy, że w takim medium otwartym, to faktycznie działa, bo wiecie, to jest jak z ekshibicjonistą, to znaczy on chce, żeby się patrzeć, prawda, i żeby się przestraszyć, a jak my to olejemy, no to on nie ma fanu, tak? To co robić? Tak, przeczytam. Więc robić to, ja szybko skończę, że nie robić nic, jeżeli to jest hejt faktycznie publiczny, bo najgorsze, co można zrobić, to wdać się w dyskusję i to faktycznie działa, to jest bardzo trudne, bo wszystkie komórki mojego ciała chciały mu odpowiadać i ktoś bardzo, bardzo mądry poradził mi wtedy, nie rób nic, nie wolno ci ani razu odpowiedzieć. I tak zrobiłam i jestem do dzisiaj bardzo z tego zadowolona, tak radzę każdemu, kto się styka z taką sytuacją. Paradoksalnie uważam, że ja jestem bardzo wielką fanką społeczności i faktycznie jeżeli z kolei w pewnej społeczności, w której jest pewien dość wysoki poziom zaufania, co w Polsce, jak wiemy, rzadko się zdarza i na pewno skrzydło psychologiczne, a zwłaszcza socjologiczne, przyznam rację, to ja jestem skrzydłem ekonomicznym, to faktycznie to jest dobre miejsce, żeby się faktycznie z takim hejtem, nazwijmy to już wtedy, to jest może nie hejt, tylko bardziej nosi do znamiona dyskusji, skonfrontować. Wtedy to jest twórcze, wtedy możemy coś z tego wynieść, nawet jeżeli podkulimy ogon i pójdziemy sobie stamtąd, bo na przykład dojdziemy sami do wniosku, że nie mamy racji, to też się zdarza. Jeśli można, to chciałbym zgłosić częściowo odrębne zdanie i ten take home message troszeczkę miałbym inny. To znaczy tak, ja może tutaj przywołam pewną taką analogię do sytuacji w życiu realnym. Gdybyśmy na przykład teraz sobie wyobrazili, że w trakcie tego naszego panelu ja na przykład, nie wiem, Stasia, bo jest najbliżej,
uderzam pięścią w twarz, bo się tam z nim nie zgadzam. I jeśli na przykład przyjmiemy takie założenie, że państwo nie reagujecie zupełnie, no to co myśli sobie Staś? Co byś pomyślał wtedy? Nic dobrego. Nic dobrego. Nikt mnie nie broni, tak? Być może zasłużyłem i tak naprawdę nikt nie reaguje. W świecie wirtualnym jest dokładnie tak samo. To znaczy, jeśli ktoś jest tam bardzo mocno atakowany i jeśli on oczywiście sam wchodzi w dyskusję i też atakuje, to wiadomo, że to nie jest nie tędy droga. Natomiast chodzi o to, że najbardziej to, co jest istotne, no to pozyskanie wsparcia od innych ludzi, czyli to, żebyśmy my sami pokazywali, że my się z tym nie zgadzamy. Ja nie mówię oczywiście o takim, jak to się mówi, karmieniu trolla, żeby ostro z nim wchodzić w polemikę, ale uważam osobiście, że nawet jakiś drobny komunikat w rodzaju nie zgadzam się z tobą, to jest nie w porządku i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie taki sposób na to, żeby on zobaczył, że nas jest cała masa tych ludzi, którzy się nie zgadzają, bo problem jest jaki? Otóż jeśli chodzi o na przykład badania psychologiczne, jest taki efekt doskonale udokumentowany polaryzacji społecznej, czyli jeśli na przykład jest tak, że my nie widzimy, że ktoś reaguje, że ktoś się odzywa, że ktoś protestuje, no to uskrajnia się nasza postawa, tak? Sami temu ulegamy, bo jakby dostajemy pewne potwierdzenie, że to jest okej, jak my się zachowujemy. Czyli co, budujmy zaufanie? Tak? No tak, właśnie w ten sposób jakby budujemy też zaufanie do sieci i też, że ta sieć również reaguje w momencie, kiedy są jakieś negatywne zjawiska. I jeszcze powiem o jednej takiej rzeczy, która tutaj jest istotna z tej perspektywy. Już trochę o tym mówiliśmy, to znaczy ta homogeniczność grupy. W momencie, kiedy ludzie tkwią cały czas w tych swoich plemionach, takich plemionkach internetowych, jakby doświadczają cały czas feedbacku takiego pozytywnego, konfirmacja tego, co oni myślą i tak dalej. I później, jeśli oni przeskakują na jakieś fora, gdzie jakiś wątek dla nich zupełnie abstrakcyjny, no to po prostu walą w to ostro, tak? Nawalają w tą ścianę i się okazuje, że to jest spowodowane tą właśnie polaryzacją. Tak? Oni się przekonali wewnętrznie poprzez dyskusję w swojej własnej grupie, że oni mają rację. Ale może, żeby budować innowacyjność, my musimy się czuć. No właśnie, to jest ta konkluzja, o której zapomniałem powiedzieć. To znaczy, że jeśli chcemy być po pierwsze innowacyjnymi, mieć troszeczkę szersze poglądy, no to naprawdę wchodźmy w jakieś inne grupy. Nie tylko w takie grupy społecznościowe na Facebooku, gdzie są wszyscy tacy, których znamy, lubimy i prawda, mamy podobne zdanie. Ja jeszcze jedno, nie chciałbym, żebyście państwo wyszli z tego spotkania twierdząc, że Grabowski kazał bić wszystkich hejterów. Naukowo również się zajmuje sieciami społecznościowymi na Uniwersytecie Jagiellońskim, to tak a propos tego ramienia naukowego. A teraz a propos tego, o czym mówimy, ja się z tobą zgadzam. Na pewno agresja rodzi agresję, ale uważam, że my lubimy bardzo mocno jakby zrozumieć, my chcemy zrozumieć bardzo często, nie? Dlaczego ktoś nas obraża, dlaczego nas tam, nie wiem, męczy. Zgadzam się, że nie wolno się odzywać, nie odzywajmy się. No tak po prostu jest. Z drugiej strony to mi przypomina trochę taką sytuację, ja to tak znowu trochę przekrzywię, jak było z Chińczykami, słuchajcie. Chińczycy żyli przez dobrych parę set czy parę tysięcy lat w takim wiecznym spokoju, było wszystko okej, wybudowali sobie mur i było super. No i teraz tam po prostu było dobrze. No i ci Hunowie najechali na nich i oni nie potrafili zrozumieć, czemu ktoś ich zabija. Czemu ktoś im wbija nóż w klatkę piersiową i zabija ich? Przecież to jest tak nierozsądne, to jest psychologicznie w ogóle nieuzasadnione, jak jedna osoba może drugą osobę zabić, uderzyć. Przecież to w ogóle nie ma sensu. To się nie mieści w naszej głowie. I odnosząc to trochę do tego hejtu, my pewnych rzeczy nie rozumiemy. Problem jest taki, że wychowani w takiej kulturze generalnie akceptacji, takiej rozmowy, bardzo często deliberacji. My nie potrafimy odpowiednio potraktować nawet, ani odnieść się do sposobu komunikacji, która trafia do nas. I ten Różalski jest nieprzypadkowym przykładem. Drugim był chyba Pudzian. Okazuje się, że tym gościem, który jest bezczelny, który jest po prostu nieopanowany i tam nie wystarczały, słuchajcie, słowa, przepraszam, nie zgadzam się z twoją komunikacją. Jestem niezadowolony z formuły, którą w jakiej ty piszesz o mnie. Jestem człowiekiem na innym poziomie intelektualnym niż ty, ha mnie jeden, tak? I problem jest taki, że się okazuje, słuchajcie, człowiek, który ma 18 lat, 17 lat, nie? Jak się go tam namierzyło. Porządny, dobrze wyglądający chłopak z dobrej rodziny. No to jest, słuchajcie, straszne, nie?
No i teraz widzicie, i to jest tak, że jakby niereakcja rodzi, w fizyce nie powinna rodzić jakiejś reakcji, nie, bo akcja, reakcja. A tutaj jest tak, że jakby nieraz ta bierność zachęca. To jest tak samo, słuchajcie, jak ze złodziejem. Co jest największym problemem? Nie karanie go, a może nie karanie, tylko nieuchronność kary, nie? Czyli jakby niepodejmowanie reakcji ośmiela innych, nie? I z takiego małego nastolatka, który chodzi i pali papierosy i skubnie bułkę w sklepie, rodzi nam się bardzo poważne, niebezpieczne przestępstwo. I to chyba, to też tak może, żebyście nie traktowali, że wam kazałem bić tych wszystkich, którzy się podpisują pod wami, że się z wami nie zgadzają, nie? To pytanie, jak to, o czym rozmawiamy, wpływa na nasz, na budowanie naszej świadomości może trochę biznesowej, bo zaczęliśmy od tego, że te obydwa te case'y są w takiej społeczności technologiczno-startupowej, która ma na celu gdzieś budowanie takiej przedsiębiorczej Polski. Sebastian? To był pleonazm znowu. Dlaczego? Słuchajcie, dobra, Aga, powiedz dlaczego. Znaczy nie, słuchajcie, bo innowacyjność naszego kraju, to jest, ja się tak sobie jechałem dzisiaj do was i myślałem, jak ja powinienem to skomentować. I powiem wam, i to mi przypomina taki film Tańczący z wilkami. To u nas to jest tak Tańczący z innowacjami. Chodzi o to, że zdania, które... Jak chcemy to odnieść do sytuacji, w której jesteśmy, to mamy nad wyraz sprawną komunikację w obszarze innowacyjności z nie do końca dopasowanymi realiami tej innowacyjności. I teraz te przykłady, które ty podałaś, one tak naprawdę, jak się je dokładnie przeczyta i się przejdzie przez tą polemikę, która tam się toczy, oczywiście bardzo często jakby taką zabarwioną dużymi emocjami, to tam się wyłania naprawdę model, w którym my funkcjonujemy. Tam się pojawia problem z jednej strony, i to nie chodziło o startupy w tamtym momencie, bo tam chodziło o coś innego w jednym z tych, w tym jakby drugim to był model komercjalizowania idei. Ale w pierwszym tu chodzi o współpracę, o zaufanie, o budowanie jakby pewnego ekosystemu, który gdzieś się wyłamuje, ucieka spod kontroli, ktoś jest i tam było dużo prawdy. I ten hejt akurat biznesowo, uważam, otworzył bardzo wiele dyskusji pozytywnych, no bo brak krytyki powoduje stagnację, nie? A tam ta krytyka nastąpiła i potem pewne przemyślenia. I powiem wam więcej nawet, bo jak chyba nawet w tamtym roku końcówka, jeden z dużych eventów, słuchajcie, tak reklamował swój event. My płacimy naszym prelegentom. Jesteśmy unikalni, bo my naprawdę płacimy naszym prelegentom i ludzie u nas pracujący naprawdę zarabiają. I to było odróżnienie, tak? Czyli ktoś może na fali informacji, która tam się pojawiła, mówi, a odróżnię się. Napisze, a my płacimy im, nie? Aga, ty się nie zgadzasz z tym. Nie no, trudno się zgodzić. Mi się coś innego kojarzy tutaj. Mianowicie kojarzą mi się na przykład takie sytuacje, kiedy fanpage firmy, prawda, który jest w jakimś sensie związany z ludźmi, którzy go reprezentują, zwłaszcza w środowisku startupowym, umówmy się, to są z reguły, to są małe firmy, mikrofirmy, w związku z tym, zresztą istotą startupu są ludzie, a nie pomysły czy technologie, co uparcie twierdzę ze średnim skutkiem, ale akurat mam okazję, więc to powiem, I zobaczcie państwo, że bywa czasami tak dramatyczna niespójność między jednym a drugim. To znaczy, że jest, ja nie wiem, że to jest reguła, tak, ale to jest wciąż coś, czego musimy się nauczyć, że jesteśmy pewną całością, tak. Myśmy jakoś holistycznie, zachowujmy się odpowiedzialnie, biorąc pod uwagę wszystkie te miejsca, w których przebywamy, prawda? Czyli no, zastanówmy się, kogo przyjmujemy jako znajomych, które posty puszczamy i zdjęcia puszczamy jako publiczne, a które nie, bo po prostu to się dzieje. Nasi klienci będą wchodzili
na nasze fanpage'e i tego typu rzeczy. Tego, no, ja jestem od edukacji, więc ja zawsze kończę każdą myśl zastanowieniem się, czy my tego uczymy w szkole, prawda? A jeżeli tak, no to na jakim poziomie i czy przypadkiem nie na takim, że już jest za późno? Szybkie dopowiedzenie i trochę powrót do tej kwestii szybkiego i wolnego myślenia. Nie jest tak, że jesteśmy w stanie natężyć się w każdej sytuacji i postąpić odpowiednio, a więc na przykład w sytuacji kryzysu komunikacyjnego samą czystą siłą woli jesteśmy w stanie postąpić właściwie. Natomiast bardzo nam pomoże, jeżeli mamy ukształtowane pewne nawyki i nawiązując do tego, co powiedziałaś, kwestia pewnej rozbieżności między na przykład prywatnym a publicznym postępowaniem czy stylem komunikacji, do pewnego stopnia ta rozbieżność będzie istnieć, ale jeżeli zależy nam na tym, żeby się dobrze uporać na przykład z kryzysami komunikacyjnymi, no to jest sens zacząć ćwiczyć się do tego teraz, a ćwiczenie się do tego, co może obejmować, na przykład w zupełnie innych, niezwiązanych sytuacjach pisanie jakichś pokojowych rzeczy, hodowanie sobie grupki znajomych, przy której się czasem przyznamy do błędu, zaglądanie w miejsca, w których jest inna perspektywa niż nasza. To znaczy, tak skracając to do jednego zdania, wszystko, co zrobimy, kształtując siebie, kształtując własne nawyki, swoją grupę znajomych, którzy też na nas jakoś będą patrzeć i nas zachęcać, wysyłając różne sygnały, to wszystko może później zaprocentować wtedy, kiedy sytuacja będzie trudna i kiedy samo natężenie się nie wystarczy, tylko trzeba mieć, jak w pierwszej pomocy, wypraktykowane pewne rzeczy. Konrad? Ja chcę nawiązać do tego case'u trochę, bo mówiłaś o środowisku startupowym. No tutaj oczywiście nie analizowaliśmy tych case'ów bardzo dokładnie i też nie do końca chyba nawet powinniśmy, no ale ogólnie chcę powiedzieć, że moim zdaniem środowisko startupowe powinno też być wyedukowane w zakresie tego, jak ważna jest tolerancja i ważne jest powstrzymywanie się z jakimiś osądami. Nawet z punktu widzenia takiego indeksu, który być może Państwo znacie, indeksu kreatywności, taki pan o takim nazwisku dziwnym, Florida, stworzył taki indeks, doszedł do wniosku, bo to amerykański naukowiec, wiadomo, że jak to amerykańscy naukowcy się nie mylą, ale chyba ma to sens, znaczy stworzył taki indeks, który jest oparty na takich trzech mniejszych indeksach, takich trzech T, że na tą kreatywność składa się wskaźnik talentu, czyli jaki jest potencjał, tak? Edukacja tutaj też się również mieści, technologia, tak, na ile dany kraj, bo ten indeks dotyczy krajów, jest zaawansowany technologicznie, na ile inwestuje w technologię. No i trzeci element to jest tolerancja. Innymi słowy, jak w danym kraju wygląda kwestia tolerancji szeroko rozumianej w stosunku do odmiennych poglądów, odmiennych sposobów bycia, życia, seksualności itd., itd. No i się okazuje, że ten wskaźnik dla Polski jest no niestety dosyć słaby, ale dlaczego? Dlatego, że nie dlatego, że mamy jakieś kłopoty z talentami w naszym kraju, nasz system edukacji wcale aż taki zły nie jest, znaczy mówię tutaj o sytuacji do tej pory, bo reforma przed nami, tak, więc na pewno nie możemy jakoś specjalnie narzekać. Mamy chyba 26 miejsce, o ile pamiętam, w tym zakresie, jeśli chodzi o ten parametr. Jeśli chodzi o technologię, no mogło być lepiej, ale to jest chyba 37, 8 jakoś tak na świecie. Natomiast wskaźnik tolerancji, kto z Państwa może zgadnie, jaki może być, które mamy miejsce na świecie? 101. W Europie jest jeden kraj gorszy od nas w tym zakresie, Litwa, 105. Mówię to dlatego, że ostatnio tak się mądruję, bo napisałem taki artykuł o takich właśnie wątkach, więc jakby dość dobrze te dane pamiętam. Więc to jest rzeczywiście bardzo smutne i przez to ten cały indeks nas lokuje bardzo nisko i przez to być może również niektórzy inwestorzy nas nie wybierają tak często, bo patrzą na ogólny wskaźnik, tak? I myślą sobie, no tutaj nie będę inwestował, nie będę chciał mojego przemysłu, powiedzmy, kreatywnego lokować. Więc niestety to jest też związane z naszą dyskusją, tak? Wbrew pozorom, to znaczy, że ta tolerancyjność również w internecie powinniśmy o tym pamiętać, że powinna występować, chociaż jeśli sytuacje są ekstremalne, no to nie chcę powiedzieć, że danie w twarz, ale jakiś mocny komunikat czasami by się przydał, a być może, bo tutaj nie wiem, czy też Sebastian znasz ten case, bo wspomniałeś o takich dwóch przypadkach zareagowania w świecie rzeczywistym. Nie pamiętam nazwiska tego pana, ale to był jakiś kulturysta bodajże, który w pewnym momencie rzeczywiście odnalazł tego swojego hejtera
i zaprosił go na taką rozmowę wychowawczą, ale ja myślę, że jak on się pokazał temu młodemu człowiekowi, to już wystarczyło. Więc czasami nawet wystarczy spotkanie się w cztery oczy i rzeczywiście nawet nie trzeba używać siły. To ja historię wrzucę życia, pozwolę sobie. Bo wiecie, ja może sobie nieźle radzę w internecie, ale mam ostatnio problem. Znaczy donosi na mnie sąsiadka do administracji, poważnie. I wiecie co? I jakie nazwisko? Znaczy i to jest dopiero problem, nie? Bo naprawdę mówiąc, znaczy tak, próbowałam zastosować tutaj indeksy. Tolerancji. Zaprosiłam ją na kawę, no bo stwierdziłam, że no z wrogiem to najlepiej no właśnie się zaprzyjaźnić, prawda? Teoretycznie. Tak, no właśnie teoretycznie, bo, no bo to nie był dobry pomysł, to znaczy ona już wiedziała, że nie skorzysta, bo wiedziała, że do nas już jest w drodze, jak ją zapraszałam, co nie? Więc wiecie co, to jest problem, tak, że my sobie w zasadzie w jakimś sensie ten internet jest jakąś protezą takich realnych problemów, które dopiero jak w rzeczywistości tej niecyfrowej się zdarzają, to znaczy ja znalazłam w sobie wielką agresję i dobrze, że ona mi nie podeszła przez dwa pierwsze dni pod rękę, bo no właśnie. Bo nie wiem, czy bym nie poszła za twoją radą, ale to są naprawdę wyzwania, nie? Tak. Ja bym się może odwołał do Freuda. Słuchajcie, bo to jest tak, jak mówimy o tych, że o tym lubieniu i jakby próbowaniu się godzić. Mamy tak na tyle w sobie silne instynkty, nie skojarzone oczywiście z jego główną teorią, ale jak kogoś po prostu nie lubimy, to go po prostu nie będziemy lubili, tak? I mówię to wam, i może tylko tak do mojego też, bo tak, żeby mówić też swoim doświadczeniem, zarządzam tak naprawdę gdzieś będzie z 15 lat. I powiem wam, że zawdzięczam Orange'owi jedną chyba z najlepszych takich dróg rozwojowych z punktu widzenia ścieżki menedżerskiej. Nie jestem w stanie policzyć szkoleń, studiów podyplomowych, które wychowywały mnie w kierunku dobrego zarządzania. Nawet wliczając w taki bardzo dobry kurs Blancharda, dopasowanie menadżera do pracownika. I powiem wam, czym człowiek więcej się uczy, tym się uwstecznia. Bo jak kogoś nie lubimy, to bardzo często lepiej jest się rozstać na początku, niż się męczyć wspólnie przez kolejny czas. I tak samo jak z tą sąsiadką, oczywiście możemy próbować się godzić, możemy przerysowywać relacje między nami, a jak się nie lubimy, to i tak się nie będziemy lubili, no bo tak po prostu jesteśmy zbudowani. Nie? I ta niechęć taka wewnętrzna po prostu będzie. Pamiętam, że możemy oczywiście pracować nad sobą, możemy stosować sobie terapie wyobrażeniowe, że jak widzę tą osobę, to się uśmiecham podświadomie i koduję siebie, że jak uśmiecham się, i na siłę wymuszam. To nie było rzetelne szkolenie chyba, bo to jest nieprawda. I wymuszam i ona po prostu, jak ją widzę, to się uśmiecham. Nie działa. W moim wypadku to nie działa. A czas, który bardzo często alokowałem, idąc naprawdę dobrymi szkoleniami, był czasem straconym. Bo mijało pół roku, napięcie było coraz większe. I po prostu nie ma sensu a propos tego nieraz zrozumienia. Trzeba po prostu się poddać. Dlatego ważnym jest, żeby w życiu uczyć się na błędach. I czasami trzeba się poddawać, tak powiedział chyba Napoleon, że trzeba przegrać bitwę, żeby wygrać wojnę. A wojna w tym wypadku, w naszym wypadku, to po prostu jest nasz spokój życia i satysfakcja, bo w sumie to mamy być szczęśliwi, a nie sąsiadka, nie? No, ty masz być szczęśliwa, Agnieszka, nie twoja sąsiadka. No. Zapominamy chyba o tym, wybierając sobie founderów generalnie, czy co-founderów, prawda? Jakoś tak ciągle mam wrażenie, że nie zawsze wybieramy ich na podstawie tego, czy ich lubimy, tylko bardziej może, co nam się przyda. Powiem wam tak a propos też mojego doświadczenia, bo ja swojego czasu zakładałem akcelerator, po czym stwierdziłem, że zrobię coś więcej i zbudowałem półtorej roku temu taki program Uni Startup, gdzie budowaliśmy przez półtorej roku z 50 osób 5 startupów. Budowaliśmy, biegaliśmy. I powiem wam, przeszedłem cały proces mentalny a propos tego wybierania,
tej takiej wspólnej pracy. I wiecie co wam, ja, może to będzie niepolityczne, może to będzie złe, co teraz powiem, bo wiem, że wy robicie bardzo dobry projekt na Politechnice Warszawskiej, ale mówię moje, wiecie co najlepiej działa? Jak się ludziom każe pracować i się potem ich z tego rozlicza. Obojętnie jak narysujemy sobie przyszłość, to pierwsze pół roku, to uwierzcie mi, to jest ciągła praca mentora. Ludzie bardzo często, i ty poruszyłaś, uważam, taki bardzo fajny, mi się wydaje, bardzo ważny temat, który u nas w Polsce jest całkowicie zaniedbany, jest bardzo często mylony. Rola lidera, a rola menadżera, rola zarządzającego. Nie potrafimy w Polsce, od przedszkola uważam, od przedszkola, wychowywać liderów. Czyli jak zbiera się nam jakaś grupa osób, entuzjastycznie nastawione do pewnej jakby inicjatywy, ciężko im się kreuje rolę lidera, ciężko im się rozdziela zadania, ciężko im się kontroluje wzajemnie. Więc jak przez pierwszy rok, pół roku nie są pod naprawdę silną ręką mentora, który wręcz im każe pracować bardzo często, to w 99 przypadkach po prostu z tego nic nie będzie. Oczywiście trafimy na charaktery takie odbiegające trochę od takiego, uważam, średniego, nie wiem jak to ładnie nazwać, tak? Trafimy takie osoby, ale ich jest bardzo, bardzo mało. Przez moje ręce, powiem wam, przewija się i to po stronie akademickiej i zawodowej, średnio tak paręset osób młodych w ciągu każdego roku i naprawdę mogę policzyć na dwóch rękach może, tak? Ilość osób, gdzie ja go widzę i mówię, kurde, ta osoba po prostu, jak to się mówi, poleci, nie? Reszta wymaga cały czas tego ręcznego zarządzania. I to mówię bardziej o młodych osobach, nie? Ja mam dwie takie refleksje. To znaczy, po pierwsze, ja od 10 lat prowadzę zajęcia na Politechnice, na Koźmińskim, na różnych innych uniwersytetach, no właśnie, gdzie pracujemy projektowo, bawimy się w startupy, tak? Raz się bawimy mniej poważnie, raz się bardziej poważnie bawimy różnie, ale nieustająco takim wnioskiem, to jest tak ciągle i ciągle i ciągle, to są naprawdę tysiące osób i ciągle i ciągle i ciągle mam to samo wrażenie, że ten aspekt ludzki jest tak strasznie niedoceniany, że studenci tak się patrzą, jak te sowy, widzieliście państwo te takie, to są moje ulubione filmy właśnie, jak te sowy tak się patrzą, tak właśnie to oni tak się na mnie patrzą, że naprawdę to jest takie, że to jest ważne, kogo ja mam za wspólnika i w ogóle i ten zespół i że w ogóle dobór ludzi i że to jest jakieś wielkie halo. No puszczasz ogłoszenie w gazecie i przychodzi ci 300 aplikacji, wybierasz i to jest takie proste. Najlepsze, oczywiście, bo przecież umiesz, nie? Bo przecież każdy umie, bo każdy w Polsce się zna na rekrutacji, medycynie. Tak, i polityce, widać gołym okiem. I to jest w ogóle, to jest zero problem, jest strasznie niedoceniane. Kwestia budowania zespołu, to już w ogóle przywództwa, to o czym mówisz, to już jest w ogóle inna rzecz. My tego absolutnie nie uczymy i skutki są tego są opłakane, bardzo, bardzo niefajne. To, że w projektach właśnie najtrudniejszą rzeczą, też miałam przyjemność, nieprzyjemność prowadzić projekt unijny, najtrudniejszą rzeczą jest zapłacić ludziom, prawda? Czyli w ogóle kwestia właśnie wynagrodzenia i tego, że istota rzeczy to są ludzie. Startupy tworzą nie technologie, tylko ludzie tworzą i zespoły, i dobrze dobrane zespoły, to jest absolutny klucz i też, i jeszcze jedna tylko drobna rzecz, właśnie dwa dni temu konsultowałam, przygotowując się, no pracujemy na wydziale nad takim dużym projektem i konsultowałam cztery osoby z takich bardzo dużych ośrodków startupowych, społeczności startupowych w Polsce, z Lublina, z Trójmiasta, z Poznania, z Krakowa. I pytałam, co według was, osób zarządzających naprawdę bardzo dużymi ekosystemami, no bardzo dużymi, no nie jest to Krzemowa, tak, no ale jak jest, prawda, no jest, no dobrze, no żyjemy w Polsce i nie, bez kompleksów. Zarządzacie dużymi ośrodkami startupowymi, co jest według was najważniejsze, tak? Komunikacja, 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 tak, a potem długo, długo nic. No...
To w tym kontekście komunikacji może Konrad skończy ostatnie zdanie, a potem oddamy pytania publiczności. I mamy jeszcze ostatnie 10 minut. Nie byliśmy uprzedzeni. Tutaj te ostatnie dwa głosy dotyczy w zasadzie edukacji, takich narzekań i tak zwykle się panele kończą, że dochodzimy do wniosku, że trzeba z tą edukacją coś zrobić, ale rzeczywiście no, widać, że nie tylko na przykład u mnie na uniwersytecie, ale też i u was i pewnie w wielu innych uniwersytetach zaczyna się działać poprzez jakieś nauczanie projektowe, tak? Gdzie studenci mierzą się z jakimiś problemami, coś tam tworzą, budują i tak dalej. U mnie też i mam wrażenie, że to dużo im daje, bo problem, jaki chyba mamy z edukacją na poziomie takim ogólnym, no to ten problem niedopasowania, czyli jest tak, że my tak naprawdę w toku edukacji sobie trochę przeskakujemy z pewnych pudełek, tak? Jedno pudełko to zaczynając do tego poziomu nawet przedszkola, gdzie oczywiście są pewne reguły gry i one muszą być respektowane, potem szkoła podstawowa, potem, no właściwie już nie wiadomo co, bo w tej chwili jest duże zamieszanie, ale powiedzmy nie idźmy jeszcze, w ten temat. Tak, no gimnazjum, powiedzmy starym systemem, szkoła średnia i studia. I chodzi o to, że tutaj są pewne pudełka, one są takie, te pudełka wszystkie takie same wręcz, tak? I każdy student, znaczy nie student, tylko każdy młody człowiek jest w zasadzie, przychodzi przez ten sam system i te pudełka są dość podobne do siebie. Ale później wychodzi na rynek pracy i się okazuje, że on musi się pojawić w jakimś pudełku kolorowym, dziwnym, a czasami bez pudełka. Czyli wszystko to, co się dzieje na tym rynku pracy jest jakieś kolorowe i bardzo dziwaczne i on musi się w tym odnaleźć i on od niego się wymaga na dzień dobry tego, żeby on miał kompetencje w zakresie bycia liderem, bycia osobą kreatywną, innowacyjną, współpracy w grupie i tak dalej, tak? A tego na tych poziomach niższych niestety trochę on nie umie brakuje. Rozmawiać z sąsiadem. A on nawet nie ma takich kompetencji jakichś podstawowych. No ale tak, tak. Czyli co, rozumiem, że oddajemy głos. Tak. Czy macie pytanie? Nie, bo jeżeli nie, to podsumuję. Bo my mamy dużo odpowiedzi, więc jeśli państwo mają jakieś pytania, to mamy tyle odpowiedzi, że nawet bez pytań byśmy mogli, tak. No dobra, to w takim razie podsumujmy może. Podsumowanie to pewnie byłoby, znaczy może zacznijmy od jakiegoś takiego podsumowania, może każdy po kolei. Sebastian, zacznijmy od ciebie. Ale tak dwoma zdaniami. To nieprawda, że mamy się bić z hejterami. Jak to podsumować wszystko, powiem wam. To... My tu mówiliśmy o bardzo wielu... O, proszę bardzo. Sprytnie. Nie, znaczy ja generalnie nie wchodzę w polemikę. Nie dyskutuję na Facebooku. Raczej omijam dyskusję i wchodzenie, chociaż zdarza mi się ostatnio, jak gdzieś tam się, bo mam przyjaciół w wielu różnych miejscach, jak gdzieś tam zaczynam komentować sytuację samorządowo-polityczną i tam mi się zdarza i potem sam mówię, Grabowski, co ty robisz? Nie rób tego. To cię zbyt dużo po tym kosztuje, żeby cały czas dowodzić swojego punktu widzenia. A teraz odpowiem, a teraz to podsumuję. Słuchajcie, szanowni państwo, ja nie wiem, jak to... Proszę. No to jest to, co mówiliśmy, że jak uczymy się tak naprawdę takiej tej niepodejmowania, to ja mówiłem o tym nawet chyba, nie? Że jak nie komentujemy, nie bierzemy, ja na social mediach nie komentuję, ale jakby wpisuję się w ten taki nurt, że bierność rodzi bierność, nie? Jeżeli nie jestem w stanie sam obronić swojej twarzy w internecie, to jak ja obronię coś większego na ulicy, nie? To jest tak samo jak nie będę... Może ja nie jestem spolaryzowany politycznie, ale jak się ocenia na przykład ruchy wydarzeniowe na social mediach, tworzymy sobie wydarzenie, ale zaprotestujemy wszyscy, porobimy sobie setki tysięcy zdjęć w czapkach, w koszulkach czarno-białych, różowych i idziemy na ulicy chodnikami, nie depcząc trawy. I oczywiście każdy powie, że tak powinno się robić, bo tak kultura wymaga, że nie depczemy trawy. I taka ekipa takich osób staje na tej ulicy z osobami, które po prostu chcą ją lać, po prostu chcą je bić, te osoby, nie? Rozumiecie, takie wychowanie ludzi na tej trawie. Nie, to może niech pan mnie nie bije na trawie, może zejdźmy na chodnik, tak?
chodzi, że bierność zawsze rodzi bierność i historia pokazuje to, że nie podejmowanie pewnych wyzwań, tym bardziej w obronie swojej twarzy, która dla nas jest najważniejsza, bo my nie mamy nic większego od naszej twarzy. Podsumowując to, szanowni państwo, jesteśmy bardzo innowacyjnym krajem, jednym z najbardziej innowacyjnych na świecie. Ten wskaźnik te oczywiście wymaga poprawy, znacząco wymaga poprawy, ale reszta jest super. Z punktu widzenia... Piąty od końca w Europie. Z punktu widzenia jakby tej tematyki, o której tu mówiliśmy, uważam, że trzeba podejmować w pewnych momentach jasną polemikę. To się nie opłaca w social mediach, to jest taki skutek tego, ale trzeba podejmować i bronić nie na swojej twarzy. Nie można nadwyrężać tych intelektualnych odpowiedzi, bo my nie wiemy, z kim rozmawiamy. Z innej strony zapraszam was na mojego fajsa. I chciałem wam wszystkim polecić, korzystając z tej chwili, taką aplikację, którą stworzyła moja fundacja architekt.pl, która obecnie sadzi drzewa w Warszawie. Jak chcecie sadzić drzewa, polecam wam, możecie je sadzić. Jedno zdanie, w którym będzie pewnie parę przecinków i konstrukcji podrzędnych. Dołożę jedną rzecz do tego, co mówiłem. Czemu nas to, że jestem optymistą? Wydaje mi się, że w większości wypadków pomaga patrzenie na ludzi, również tych, którzy są po przeciwnej stronie kryzysu komunikacyjnego, w ten sposób, że mają jakiś powód, żeby robić to, co robią. Może mają mało czasu, może są zmęczeni, może nie mają do końca informacji wystarczająco dużo, może mają zupełnie inny pogląd na sprawę, ale mnie jest spokojniej na Facebooku, kiedy sobie myślę, że to nie jest tak, że wszyscy, którzy się ze mną nie zgadzają i stwarzą mi problemy, powinni zostać... I tu sobie proszę wstawić jakiś brzydki czasownik. Jeśli chodzi o moje takie podsumowanie, to, że według mnie, zresztą nie tylko według mnie, ale internet jest wspaniałym miejscem budowania społeczeństwa obywatelskiego i powinniśmy się też tam uczyć zachowywać jak obywatele. Powinniśmy się uczyć oczywiście względnej tolerancji, ale też tego, żeby reagować, żeby nie być biernym i cieszyć się z tego, co jest dużą wartością w każdym społeczeństwie obywatelskim, jeśli jest różnorodność, jeśli jest dyskusja. Także to też jest pewną wartością i powinniśmy to traktować jednak pozytywnie, ale oczywiście walczyć z negatywnymi zjawiskami typu hejt. To ja zakończę i pociągnę wątek. Znaczy, bądźmy też tolerancyjni wobec samych siebie. Nie oczekujmy za dużo. To znaczy, my też potrzebujemy czasu i potrzebujemy pewnej cierpliwości, żeby się tego wszystkiego nauczyć. To jest przecież wszystko bardzo świeże, bardzo nowe. I po prostu uczmy się, tylko no, uczmy się z głową.